Najmilsi, dzisiejszy wieczór, kolejny czerwcowy wieczór, wpatrujemy się, adorujemy serce Jezusa włócznią przebite. Wiemy o tym z Ewangelii, że ponieważ był to piątek po południu, o zachodzie słońca miał się zacząć najbardziej uroczysty szabat w ciągu całego roku, szabat paschalny. I niewskazane było, aby ciała skazańców pozostawały na krzyżu, wobec czego posłali Żydzi do Piłata, aby przyspieszyć ich zgon. Na rozkaz Piłata żołnierze połamali golenie, czyli tę część nóg od kolan do stóp, tak aby skazańcy nie mogli się dźwigać i w ten sposób wykonać pełnego oddechu. Po prostu szybciej się udusili i skonali. Kiedy jednak podeszli do Jezusa, zobaczyli, że już nie żyje. Wtedy jeden z żołnierzy dobył włóczni i przebił mu bok, żeby się upewnić, że Jezus rzeczywiście skonał. Widzimy Jezusa z przebitym na krzyżu prawym bokiem. Może nas to nieco zastanawiać, jak to możliwe, żeby żołnierz trzymający w prawej zapewne ręce włócznie przebił prawy bok. Wykonać musiał jakiś nienaturalny ruch. Stojąc naprzeciw Jezusa, wydaje się, miał łatwiej ugodzić go w bok lewy. Miał go po swojej prawej ręce. Ale to świadczy tylko o tym, że żołnierz ten był prawdziwym zawodowcem. Zawodowych żołnierzy armii cesarskiej, armii rzymskiej szkolono w taki sposób do walki przy pomocy włóczni, bowiem przeciwnik tarczą zasłaniał sobie lewy bok, trzymał ją w lewej ręce. Więc jeżeli żołnierz miał przeciwnika ugodzić, zranić albo nawet śmiertelnie, przeciwnika musiał ominąć tę tarczę i przebić prawy, nieosłonięty jego bok. Żołnierz wykonał to, co ćwiczył pewnie tysiącami razy, na dziedzińcu rzymskich koszar, na jakiejś słomianej kukle udającej przeciwnika. Bez namysłu dobył włócznie i tak jak go uczono, tak jak ćwiczył przez całe lata swojej wojaczki, uderzył w prawy bok Jezusa. Przebił tak zwany worek osierdziowy, czyli coś w rodzaju pojemnika, w którym mieści się serce i samo serce. Wskutek męki, najpierw biczowania, potem konania na krzyżu, ten worek osierdziowy wypełniony był przezroczystym płynem przypominającym wodę, a serce wypełnione było krwią. Pomieszały się, wypłynęły razem. Mówi o tym Ewangelia wyraźnie, że z przebitego boku Jezusa wypłynęły krew i woda. To znaczy, że włócznia swoim ostrzem sięgnęła aż do serca. Przebiła Najświętsze serce Jezusowe. Dlatego dzisiaj w czasie mszy świętej, w czasie ofiarowania, do kielicha lejemy wino, które stanie się krwią pańską i odrobinę wody, na pamiątkę bóstwa i człowieczeństwa Chrystusa, ale także tej materii, która wypłynęła z przebitego boku Jezusa, żeby unaocznić, że msza święta jest także uobecnieniem krzyżowej męki, śmierci, a także tego, co spotkała Jezusa po śmierci na krzyżu. Z tego przebitego boku wypływa krew i woda, tak jak sakramenty Kościoła. Woda oznacza chrzest, krew Eucharystię. Znajdujemy wodę i krew z przebitego boku Chrystusa w sakramentach, tym pierwszym chrzcie, który jest bramą prowadzącą nas do Kościoła, a więc do życia we wszystkich sakramentach, i krew, która w Eucharystii, w Komunii Świętej umacnia nas w naszym ziemskim pielgrzymowaniu do wiecznej Ojczyzny. Wreszcie przebite serce Jezusa przypomina otwarty bok. Tak jak niegdyś Pan sprawił, że Adam, pierwszy człowiek, zapadł w sen i wówczas otworzył mu Pan Bóg bok i z tego boku wywiódł niewiastę, właściwą pomoc dla męża. Tak teraz Bóg sprawił, że Jezus zapadł w sen śmierci, a z jego przebitego boku dobył jego oblubienicę, Kościół Święty.
Przebite włócznią na krzyżu serce Jezusa rodzi Kościół, rodzi oblubienicę Chrystusa, wspólnotę, którą my wszyscy tworzymy. Święty Paweł napisze potem: mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus miłuje Eklezję, czyli swój Kościół, wspólnotę swojego Kościoła. To jest już szczyt oddania i ofiarowania serca Jezusowego dla nas. Zranione, otwarte, po to, by z tego przebitego serca mogły spłynąć na nas nieskończone zdroje łask, nieskończone zdroje Bożego miłosierdzia. Stańmy w tym strumieniu krwi i wody, obmyci wodą Chrztu Świętego, otwórzmy usta, by zaspokoić pragnienie naszej duszy krwią Chrystusową. Nie pozwólmy, aby serce Jezusa włócznią przebite, otwarte pozostało nadaremno, aby nikt nie korzystał z tej łaski. Nie pozwólmy, by chociaż jedna kropla tej Chrystusowej krwi utoczonej z przebitego dla nas serca uroniła się i zmarnowała. Amen.